będzie Temple of Alphorum jako 11 etap. Bo to już jest następny po Forge of Kshatri. Nie mamy już wyboru. Kontynuujemy grę Severance, Blade of Darkness, Krasnoludem. Też jest bardzo długi etap. Tylko nie będziemy wchodzić tam, gdzie nie trzeba wchodzić, gdzie nie jest konieczne. O! When the gods wish to reward Narine the Pious for his years of service to his people, they flung from their dwelling place a sacred monolith that pierced the ground in Alfarum, causing a spring to gush forth from the dry sand with the purest and most abundant waters in the region. In thanksgiving for this bounty from the heavens, this temple and all within it was erected, where Sawan the Traveler guards the yellow gem. Nie wiem, po co ta pochodnia. Nie! Nie! No, to tylko tą jedną tarczę mam, dobra. No i następny etap to będzie Świątynia Ian. To ja do nich też biegnę, bo tam już jest z łukiem, to lepiej nie chcę, żeby do mnie strzelał. Następnie gobliny i orki. To już się wycofam, to już lepiej wolę walczyć tutaj, mieć więcej przestrzeni. Uwaga na uczników. Leci tam czereśniak. No idzie czy nie? Poszła ręka.
A tu musimy mieć pochodnie, żeby ten ogień wziąć. Będzie potrzebny. I po drugiej stronie jest poświęcona woda, też będzie potrzebna. Butelka pustą trzeba znaleźć. Teraz po drugiej stronie. Cały czas uważamy na łuczników. Idziemy w prawą stronę. Tu będzie chyba ork. Ork. Trzeba uważać na tą przepaść. Dobra, to teraz po drugiej stronie pójdziemy. Rozwalimy tego goblina. Tu jest po tej stronie ołtarz, trzeba nalać wody. A po drugiej stronie jest ołtarz z wodą i trzeba zapalić to tym świętym ogniem. Trzeba szukać butelki teraz. Ja tu ze sejwika zrobię, bo tu nigdy nic nie wiadomo. O cholera, jasna. Ha, w przepaść wpadłem. Aż się gra zacięła. Obraz. Kurde. A na szczęście mam tutaj save'a. To jeszcze raz musimy powalczyć. Za bardzo się cofnąłem, trzeba było iść do przodu. Teraz tak właśnie zrobię. A znowu bym wpadł, kurwa. Ura.
1000 miał potion. Jest 1000. Przeskoczyć w to miejsce tutaj. Uważając na licznika. On zatrutymi strzałami strzela. Nie, normalne strzały. A, bo ten na górze na mnie nie strzela. Też sobie tutaj save'a zrobię. Trzeba tutaj przeskoczyć to, niestety. O, i gorzej właśnie jak nas trafi w locie, to spadamy właśnie. Dobrze, że sobie zapisałem, kurde, bo musiałbym znowu od początku kawałek przechodzić, a potem... Kurczę, syn pieprzony, no. Strzała po prostu zatrzymuje w miejscu i spadamy. Strzelił do mnie, ale ja znowu źle skoczyłem. Kurwa. Wystrzel tą strzałę, skurwysynu. Patrz, będzie teraz kurwa stał. No, nareszcie się udało. Kurwa, go pozacinałem. Skurwysyna. O, tu są ukryte te. Pamiętam. A, tu gówno wielkie.
znowu następne jakieś gówno. Tu jest runa do zdobycia, zaraz wejdziemy do runy. No chodź, skurwiel. Jeszcze mi kurwa walno, jebaniec. No dawaj kurwa jebana. Patrz jak kurwa się czai. I jeszcze mnie kurwa uderzył, skurwysyn jebana. Zginąłeś za to, chuju, bo się wkurwiłem już. Dlatego tak przeklinam. Teraz trzeba tutaj dwa razy skakać. Tu trzeba wejść na górę gdzieś. Aha, po butelkę będziemy musieli iść. Właśnie. O, to jest właśnie ta butelka. Pokonamy sukinsyna. My się napijemy wina, wytrzemy se brodę i pójdziemy dalej zabijać. Tu jest kolejna 500, to też se wypijemy, bo przy upadku straciliśmy troszkę życia. Żeśmy się opili. Jesteśmy teraz najebani. Napierdoleni. Dobra. Teraz idziemy do runy. Ja se tu wolę zapisać. Tam na tym samym. Tu będzie walka z golemem. To sobie wezmę lodowy młot. Trzeba tak skoczyć po tej krawędzi, żeby nie spaść. No i właśnie. Kurwy, demaci. Przy tym renderingu graficznym to są strasznie długie ładowania. A przy Direct 3D to jest dosłownie 3 sekundy. Tak się ustawić, żeby nie zahaczyć. O, może teraz będzie. No, teraz dobrze. Tu na razie, no, tą kratę możemy sobie otworzyć. Ale tamten jeszcze nie, bo jest goblin. Dobra, pokonamy tego golema kamiennego. To jest wielka moczuga dla rycerza, to raczej nie weźmiemy tego. A ten ma aż 10 tysięcy. Już ma tylko 33. Prawie 7 tysięcy puściłem. Już po nim. A tu jest runa. Musimy najpierw rozwalić ten mur. I strzelić właśnie w ten przycisk na górze. Zaś będzie mordęga w celowaniu. A na szczęście on jest bardzo duży, więc nie powinno być problemu.
No, za pierwszym razem mi się udało. A pułapka jaka tu będzie, to są te zapadnie. Te znaki, to tutaj widzimy, tych run. Tej właśnie runy, którą właśnie chcemy zdobyć. Wszędzie są jednakowe. To na te znaki musimy skakać, bo to są kolumny. A te inne płytki jaśniejsze to są fałszywe. Jak staniemy na to, to spadniemy. Na szczęście żadna się jeszcze nie zapadła. Ale możecie mi wierzyć, mogę wam nawet pokazać, jak mi się uda. O, widzicie? No, widzicie jaka ogromna przepaść? A tam gdzie jest runa, to jest kolumna, widzicie? Stabilne. No i tu jest runa. Ostatnia już. Szósta. Jak Jana wygnał bogów z ich miejsca zamieszkania i utrzymywał ziemię niedostępną dla nich, opiekując się stworzeniami. Jak Spentamaniu chroni ziemię od słońca, Jana mieszka na księżycu, by pilnować tamtą ciemną moc. Nie dokończyłem ostatniego zdania, bo za szybko napis zniknął. Mniejsza z tym. Słabą już tarczę mam, cholera. No i pozostał w tym etapie, pod koniec tego etapu, do zdobycia ostatni znak. Ostatni gem. No i tu musimy pochodnie znaleźć. Zaraz. Pięknie, straciłeś głowę. Skurwielu. Nie, taki zwykły ogień to nie pasuje. Musimy święty ogień wziąć. Ale jakoś sobie poradzę. O! I tu musimy podpalić świętym ogniem ten ołtarz. I po drugiej stronie wylać wodę. To najpierw wodę weźmiemy. Bo jak weźmiemy najpierw ogień, to nam może zgasnąć pochodnie. Do nich tam później pójdziemy, do tych łuczników. Tu jest właśnie święta woda. A, full bottle już pisze. Szybko napełniłem, nawet nie było widać animacji. Ale już kurwa, bo gdzieś pochodnia mi zniknęła. Dobra, jest, na szczęście. Mam. Teraz do świętego ognia. Uważać, bo on też pali. Co jest? Niby wygląda jak normalne, ale to nie jest normalny ogień. Tak szybko nie gaśnie jak normalny ogień. The light of the sun is a fire that forges the will of his servants in the furnace of the desert. We offer you the sacred fire. Grant us the grace to contemplate your countenance.
No i teraz po drugiej stronie nalać wody teraz trzeba. Wtedy pojawią się czarni rycerze i krypta się otworzy. Ta o krypta, która jest przede mną właśnie. Nie ta z tym ołtarzykiem zielonym, tylko ta, co pokazałem. Water is the gift of the gods, so we offer up our water on the sacrificial altar, and thus shall we contemplate the grandeur of the gods. Może jednak wezmę tą tarczę. Jakby 2000, ale jednak jest. A tą sobie zachowam, a wezmę sobie tą słabszą. Bo ona później mi się zregeneruje, jak skończę ten etap. O, mamy z czereśniaków. Tak, trzeba wykonywać. O, skąd on się wziął? Zajebać go od razu. Nie ucieknie mi już nigdy. Czyli magiczny proszek, taki napój, to też właśnie leczy. Z trucizny i regeneruje zdrowie. O, tam następny jakiś. Zabiję go, żeby się nie pałętał więcej. Tą tarczę też sobie wezmę. Ale mnie zatruł. Bo tu jest 500 na szczęście. Czy on wypił ją? Nie wiem, czy on ją miał. A dobra, pieprzyć to. Pięknie, głowę żeś stracił. I tym kluczem zdobytym od niego otwieramy te drzwi. To następny skurczybyk będzie. Patrz, jak mi przerwał atak. Pójdziemy po tych schodach na górę. Następnej będą czereśniaki. Następny jest po drugiej stronie. Nie śmiej się, skurwie. Fajna muzyczka gra. No tutaj są ci łucznicy goblińscy, co strzelali do mnie. Ale już ten jeden zszedł jakimś cudem i go nie ma. Tutaj jest za to jeden.
straciłeś rękę. Tam nie idziemy w tamto przejście, bo tam nie ma po co łazić, tam nie ma nic. Tam są przeciwnicy, ale ja już nie chcę do nich iść. Nie chcę mi się po prostu. Szkoda czasu na nagrywanie. Tutaj musimy zeskoczyć, wziąć klucz do krypty, kryptkę, pokonać golema kamiennego, który się obudził. 15 tysięcy życia. Oczywiście musiałem nie walnąć, bo to jest, gdyby mi nie walnął. Wchodzimy do tej krypty, o tutaj gdzie się otworzył ta dziurka właśnie. Znaczy nie do tej krypty, Boże. To tam pójdziemy później, gdzie to się wysunęło. Się pojawił. Dostałeś. Teraz idziemy do krypty, a do krypty jest właśnie tutaj wejście. Tu gdzie pokonałem tych czarnych rycerzy. W krypcie będzie magiczna laska i tą laskę trzeba wcisnąć w ten otwór, który się wysunął. Po pokonaniu golema, jakiejś animacji pokazała nam. Te zombiacy są. Ja na nich mówiłem mumie, ale to są zombie. A, tu jedno i na... jedno na... Jednakowo to jest, tak nie umarli. W krypcie będzie bardzo ciemno, można sobie pozapalać światła pochodnią. Ale ja się nie będę w to bawił, bo nie będę tracił czasu na to. Tu jest bardzo ciemno. A w Opengielu i tak tu jest jasno, i tak wszystko widać. Światła jako takiego nie potrzebuję. Tu jest harpun dla Amazonki gdzieś w tych pokojach, w takich opomieszczonkach. Będę Amazonką, to go wezmę właśnie. To będzie druga moja postać. No i tutaj jesteśmy w krypcie. Tu uwaga na pułapkę, bo tutaj
ściany się do siebie zbliżają i gniotą po prostu. Tu trzeba ten trigger wcisnąć, żeby otworzyć sobie wejście. Ściany się zbliżają. Co najważniejsze, ta laska leczy. Tylko że bardzo mało, to tam nie odczujemy tego. Wokół mnie to efekt leczenia. Ona 5 punktów życia leczy co kilka sekund. No, nareszcie jesteśmy na dworze. Takiej samej długości jest ten etap jak Forge of Kshatra. Mniej więcej takiej samej długości. Zależy kto jak, w jaki sposób przechodzi i jak szybko to robi. Having offered you our water, which gives us life, and our fire, which gives us valor, we offer you the measuring rod with which you will separate out the righteous and grant them access to you. I tu musimy ten kolumienkę wcisnąć. No i tu się pojawi promień ze słońca w kryształ. Zaświeci się od słońca. Wystrzeli w kolejny kryształ, a ten kryształ wystrzeli już w drzwi. W kryształ nad drzwiami. Drzwi się otworzą i będą czarni rycerze. Muzyczka jest fajna. Pym, pym. Pym, pym. Doszedłem i on przeżył upadek. Co sobie tą tarczę wyrzucę? O, spadła w przepaść. Co sobie wezmę tą 3000. Ja wezmę tą 2,5. Musimy wziąć kryształ zielony, wziąć stąd i w
wystawić w puste miejsce. A, skoczymy od razu na skróty. O, to jest wa... Nie, gdzie ten w ogóle jest? Gdzie to trzeba było wstawić? Tam chyba trzeba wstawić. Tak, empty A'e, widzicie? I naprzeciwko tego, w przeciwnej stronie pomieszczenia są kolejne drzwi. Podobne właśnie do tych, które żeśmy przeszli. O! I fajny motyw muzyczny będzie, jak będziemy schodzić po schodach. Podobny do tego, gdzie żeśmy wchodzili na górę przed walką z wampirem w Island of Karum, jak był etap. Tu będą ogniste szkielety. Z ogniska będą wychodzić. Pokonam ich chyba tym lodowym topowym, tym młotem. Lód przeciwko ogniowi. Następny przemysł. Takich kilku trzeba będzie pokonać. Co, już? Dwa szkielety tylko? Nie, jeszcze. I następny będzie teraz. O nie, nie trafiłem, bo byłem minimalnie za daleko. O, jest animacja i woda się opuściła. I możemy zeskoczyć na dół. Będzie dżem do zdobycia, ostatni. Nie mylić z dżemem. To jest dżem, a nie dżem. To w tą dziurę trzeba wleźć, zeskoczyć. No, mamy ostatni symbol. Amber Key. Jest to Rajazan, bursztynowy klejnot, stróż miecza, spuścizna Narim, złoty symbol słońca. Narim. Dobra. Mamy już wszystko, co jest potrzebne do miecza. Powspinamy się trochę i strażnikami będą właśnie dwa kamienne golemy. Musimy ich pokonać. Bo inaczej drzwi się nie otworzą i nie skończymy etapu. Od razu wyciągamy broń. Mają po 10 tysięcy. O, tym razem trafiłem i on mnie nie trafił. Pierwszy. Ale się już cofnął, bo dostał bardzo mocno. Ja idę po niego właśnie. Ha 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 ha!
się, żeby nagrywać odpowiednio... A, już nie zapiszę. To od razu mi, kurde, animacja się wgrywa. Tamtego save'a będę miał daleko chyba. No nic. Mogłem sobie tuż przed walką z tymi golemami zapisać. The temple, protected by the incantations of the priests, was safe from the orcs and the bloodthirsty trolls. But its sacred interior was desecrated by skeletons and the living dead. Foul creations, abominations of nature, which offended by their very existence the purity of the water within. Ryazan, the Amber King, mounted in the sacred scarab, symbol of the sun, is out of danger.